Siemanko, żdwanko, z tej strony Tami. Dalej się możecie śmiać z mojego głosu, ponieważ nie robię, tylko robię coś takiego. Nie, moi drodzy, ale ta alergia jest po prostu masakryczna. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy też macie alergię. Dzisiaj zagramy sobie w kolejny horrorek, który jest dosyć ciekawy. Dwa tygodnie temu był mega popularny też za granicą. Ja co prawda nie nagrywałem, no bo mnie nie było. Ale zagramy sobie dzisiaj The Man from the Window. Generalnie to w tej grze chodzi o to, że są tutaj jakieś chyba, z tego co mi się wydaje, dwa króliczki, które opowiadają sobie o jakichś dziwnych historiach. Mamy Big Mamusię. Przyszła Big Mamusia. Ja w ogóle mam nadzieję, że ja odzyskam swój głos. To nie może być tak, że ja na przykład straciłem swój głos, prawda? Bo na przykład coś jest nie tak z moimi strunami i się zepsuło. No chyba jest coś nie tak jest, prawda? Dobra. Big Mama przyszła. Jak ona jest wielka, to jest niemożliwe. Ja czasami mam swój głos, ale też nie tak jest. No i co? Idzie sobie jak zwykle usiąść na kanapie i nic nie robić, tak? Jaka Big Mama? Czemu ona jest taka wielka Big... Ja myślałem, że ona piernie. Oh my stars, I'm tired. Whew, what a long day. Jestem taka zmęczona, ale długi dzień. Seems like I keep getting home later and later. Wygląda na to, że i przychodzę do domu coraz to później i później. But that's just how it is sometimes. And giving up. Tak to czasami jest, nie poddaję się. I better try to get some sleep. Lepiej będzie, jeżeli pójdę spać. Gonna need to be up early, bright and early to cook breakfast for the little one. Muszę się bardzo szybko obudzić, aby zrobić śniadanko dla tych malutkich. Dla tego malutkiego. I idzie tutaj Kid Rabbit. Chyba tak mi się wydaje nazywa. Junior! To jestem ja! Junior! Mama! Mama! Junior! I dlaczego on się nazywa? Ja tutaj naprawdę nic nie wpisywałem, że musisz wpisać swoje imię, grasz w tą grę, nie? What on earth are you doing up this late? Co ty robisz tak późno? You know you have school tomorrow. Wiesz, że jutro masz szkołę. Ale mamusiu, the man from the book is gonna get me. Jakiś tutaj człowieczek z książki mnie złapie. Huh? One man, jaki człowiek? What book, jaka książka? The man is in my storybook. On jest w mojej książce. See, widzisz? The man from the window. Okej? Okay? Oh my god. The man from the window. Dlaczego pomówisz to, co ja chciałem powiedzieć? Give it here. Dawaj mi to tutaj. I co? The man from the window. The man from the window is quite an odd fellow. With his beady eyes and song and knows why he wants to say hello. Dobra, ja wam to pominę, bo to jest jakaś historia pewnie. Ah, for now you have only 5 minutes before he takes you away. Czyli mamy 5 minut na to, żeby się przed nim ukryć. To już jest jakaś podpowiedź. The man will walk, then he will lurch. Lurch? Człowiek będzie chodzić i później będzie szukać. The place under the mirror is where he will search. Czyli poszuka najpierw cię pod jakimś lustrem. The man has no use for trinket or token. He will now check under the place where bread is broken. A, czyli będzie coś szukać, gdzie chleb jest zniszczony? The man in it is very, very bald. Soon he will check inside the place which is cold. Czyli że jest łysy i za niego będzie szukał w miejscu, w którym jest bardzo zimno. The man has no friends, no family, no son, no daughter. Next he will check the place which holds water. Nie ma tutaj żadnych przyjaciół, rodziny ani nikogo, więc zacznie tutaj szukać w miejscu, która utrzymuje wodę, okej? Okay? Junior, this is just one of those scary books people write. To jest po prostu kolejna książka, straszna książka, którą ludzie napisali. You're too young to be reading this kind of stuff. It'll scare your little mind half to death. Czyli że cię tutaj przestraszy na śmierć. But mama, I saw him outside, I really did. Naprawdę go widziałem na zewnątrz. It's just a book, sweetie. It ain't real. On naprawdę nie żyje, to nie jest prawdziwy. Now get that cotton tail off the bed right now. And this raid you want one from in the... O? O, ktoś tutaj puka. It's him, he's out there. On tam jest. Gdzie on jest? Ja go tam nie widzę. Calm down, Junior. Whenever odds there, I'm pretty sure it ain't a monster. O, tu jest... Mamy 5 minut na to, żeby się ukryć. Junior? Yes? When you find this book? It was on the school then when I got home from school. Ta książka była po prostu tutaj leżała, jak przyszedłem ze szkoły. You got it for me, right? To była dla mnie, prawda? Dear Lord, this ain't good. To nie jest dobrze. Jest gdzieś tutaj? On gdzieś tam jest, czy go nie ma? No i co teraz możemy zrobić? Czekajcie. Huh? Junior! Follow me! Aha, czyli... Okej. Okay. Czyli musimy się teraz ukryć, tak? Ja mam tutaj chyba 5 minut... A tutaj mam jakieś oko Judasza, czy też kuklok, to się mówi po niemiecku. Jak się stąd... Znaczy, bo po polsku... Po śląsku, co ja mówię? No to ta alergia, moi drodzy, to właśnie ta alergia. Dobra, co to jest? It better take my keys with me. Wziąłem jakieś klucze.
Co to jest? It's a box of donuts I brought back from my job. Open the box. Okej, otwieramy. Okej, coś tutaj mamy. Co tu jeszcze dalej jest? Tutaj też coś możemy zrobić. Could Izzy get under there and hide? Może się tam ukryć. Don't hide him there. No nie, no jak on się tam może ukryć? Czy on tutaj już jest? Bo mi się wydaje... No dobrze, że go jeszcze nie ma, bo mi się wydaje, że... No dobra, ale jak się stąd wychodzi? Ja tego nie rozumiem. Bo mi się wydaje, że my mamy 5 minut i co... Aha, tutaj coś jest... Coś z wodą było związane, tak? I tu jest lodówka. I tu jest mikrofalówka. I think John could hide in here. Inside the fridge, don't hide him. Albo no możemy go wsadzić do tej lodówki, nie pa? Hide Junior. Junior, it might be a little cold, but you need to hide in the fridge for a bit. Don't come out until mama says so, alright? I'm scared. Don't be, we'll be alright. Wszystko będzie w porządku. On tam siedzi naprawdę? Stay put. On tutaj już przyszedł, czy jak to wygląda? Bo ja nie mam tutaj żadnego licznika, nic takiego. Oh my! On tu już jest bardzo blisko mnie. Ja nie wiem, gdzie ja mogę się tutaj ukryć, Big Mama. O, tu mogę chyba, nie? This couch is nice and sturdy. I could probably push it in front of the door. Should I? It take about 2 minutes. Don't move it. Okej. Okay. Co jeszcze tutaj możemy zrobić? Tu nic nie ma. Z telewizorkiem też nic nie możemy zrobić. Ja spojrzę, czy on przypadkiem już tutaj bardzo... Nie, no dobra, jest cały czas tam. Ja nie wiem, czy to naprawdę działa co minutę, czy coś takiego. Ale no mamy te 5 minut niby, nie? Że on tutaj przyjdzie, czy coś takiego. Dobra, co my tutaj teraz mamy? Co to jest? I could probably hide here. Hide in the washtub, don't hide there. Możemy jeszcze zamknąć drzwi, prawda? A ja mam jakieś klucze. Czy ja mogę tutaj... Nie, no nie da rady. Nie da... No tu już pewnie będzie, on na bank tutaj już będzie, nie? Patrzcie teraz to. No nie ma go jeszcze. No to jeszcze trochę czasu mamy, no to pozwiedzajmy sobie może tutaj ten dom i zobaczymy, co my tutaj możemy porobić. A tu jest czas! Aha. Więc my mamy chyba do drugiej nad ranem mamy chyba czas. Tak mi się wydaje. Dobra, bo ja, patrzcie, tutaj coś można? My big butt ain't fitting under that thing. Moje wielkie dupsko się tu nie zmieści. I co tu jest? Aha, tu jest, aha, bo tu jest window, czyli on będzie tutaj spoglądać. Tu nic nie ma. Zamknijmy może te drzwi. Okej, która jest godzina? 57 cały czas jest. Dlaczego? Oh my god! Oh my god! Idę się szybko ukryć. Wiecie co, ja idę tam do tego zlewu, do tej wanny się ukryć. Dawaj, otwieraj to tu. Cyk, proszę bardzo, zamykaj. Ja się tu ukryję, dobra. No, hide in the washtub. Okej, dobra, no i co dalej się będzie działo? I wejdzie tutaj ten, the man from the window. Okej. Okay. It was exactly 2 a.m. when the man approached the front door. The door was left unlocked and unbarred, so he walked straight in it. Nie były zamknięte ani nic, a ja mogłem zamknąć te drzwi i mogłem tutaj przesunąć tą kanapę, okej. Okay. No i co dalej? Czy on się skusi na donacika? The man spotted a box of donuts sitting on the table. Okej. Okay. A zjadł wszystko? The man took an entire minute to eat them all. Czyli trwało to minutę, żeby wszystko zjadł. Czyli jeszcze ma 4 minuty, aby się ukryć. The time was now 2-1. No 5 minut mamy, tak? No nie. Dobra, on przeszedł to, dobra. No i co, gdzie on teraz idzie? Idzie do sypialni. I co tutaj możemy zrobić? The man looked under the bed. Nikogo tam nie było, widzicie? But he found nothing. No i która teraz jest godzina? 2:02? Czy która? O nie. O nie, tam siedzę! Big Mama tam siedzi! Ale nie zauważył mnie. The man looked under the sink. No i co dalej? Nikogo nie ma. But he found nothing. Nic nie znalazł. Czy on wie, że ja tu jestem? The time was now 2:02, czyli on tak jakby, każde szukanie trwa 30 sekund. Dobra, jeszcze 3 minuty i uda nam się stąd wyjść. Gdzie on teraz znowu idzie? Idzie tutaj spojrzeć pod stół. Ja jestem ciekaw, czy to jest zawsze randomowe. The man looked under the table. Okej, okay, ale nikogo nie znalazł. I mamy teraz 2:03 już prawie, ale teraz pewnie na bank pójdzie do... 2:03 już jest! On na bank teraz pójdzie do lodówki, nie? Patrz to. Nie, o nie! No... Poszedł do lodówki. The man looked inside the fridge. The man had found his new friend. Znalazł swojego nowego przyjaciela. Lipa, muszę wam powiedzieć. Co teraz się stało? To chyba policja oznacza. He has to be nearby still. Ain't no way they're gotten far this quick. I go find him myself if I have to.
I ain't lying, the man broke in and just took him. I couldn't stop him. Widzicie, policja przyjechała, zadzwoniła po policji i mówi, że jakiś gość tutaj przyszedł i go zabrał, a coś tam. Please, someone, just find him, po prostu go znajdźcie, please. No nie! Big Mama straciła swoje dziecko, to wszystko przez to, że tyle pracuje! Ale no dobra, już wiem, że są tutaj jakieś klucze. Wiem, że możemy sobie tutaj, wiecie jak, możemy sobie tutaj ogarnąć ten temat z tymi donacikami. O nie, miałem X nacisnąć, żeby tą cutscenkę. No dobra, no skurwa. No dobra, i patrzcie, możemy zrobić coś takiego, że ja otworzę... Patrzcie, jest pierwsza 55, więc ja szybko otwieram to. Open the box, dokładnie. Następnie bierzemy klucze. Okej, pick up keys. No i co? Ale no nie da się tego... No wziąłem klucze, a jak tu jest... Ja, może na tabulator będzie inventory, co? Tabulator. O, jest, mamy. The man from the window is... O, mam klucze! Ale to... A co... To oznacza, że już... Może już oznacza to już, że zamknąłem. Dobra, przesuńmy tą sofę. This couch is... Ale... No dobra, should I? It takes 2 minutes. Move the couch in front of the door. No przesuwamy to po prostu przed ten, nie? Ta gra jest w ogóle tak cicha, że wy tutaj nawet żadnych dźwięków nie macie z tego, co mi się wydaje. Pierwsza 58 już jest! Ja muszę wziąć tego ziomala, dawaj, chodź no tu. Ha? Junior! Follow me! Okej! Okay. No i co, idziemy teraz tu. A tutaj chyba mogę zamknąć, patrzcie, widzicie? Schowajmy go może tu. Chociaż, hide Junior under the sink cabinet. Junior, mama nic to... dobra, I'm scared, don't be, alright, dobra, schowamy go teraz tutaj. Ja teraz może zrobię coś takiego, że... bo ja mam te klucze, nie? Pierwsza 58, mam jeszcze czas. To są te klucze. No ale... może to są klucze do tego? Czekaj, pa, zamkniemy. I teraz. Patrz. Zamknęły się drzwi. Te klucze są chyba z niczego. Dobra, ja teraz wejdę pod łóżko, bo wydaje mi się, że tutaj cały czas... Ain't no way. No, czy ja się... Aha, czy ja się tutaj nie mogę schować? Ja się mogę schować tylko tam w tej wannie. Ojeju, przecież już jest... No nie umie teraz stąd wejść, Big Mama! Oh my god. O, chyba teraz zamknąłem. Jakie to... Czekajcie, bo tu jest settings. Left click, interact, advanced dialogue. A lock! Left click, lock, holding keys. Aha. No ale no przecież tam... Czekaj, bo... Ja naprawdę nie czaję. Co? Aha. To oznacza, że zamknąłem? To, że jest otwarte. Dobra. Chowamy się tu. Hide in the washtub. Dobra, zobaczymy, jak sobie gościu teraz poradzi, bo chyba zamknęliśmy też drzwi. This was exactly 2 a.m. when the man approached the front door. The door was left unlocked, but the man was unable to open it. Ah, was left unlocked. Czyli widzicie, no mieliśmy zamknąć te drzwi. A large and heavy couch. Dobra. It took entire minute, czyli potrzebował minutę, żeby otworzyć te drzwi. Mamy już drugą 01. Wejdzie teraz donaciki zje, będzie druga 02. Chyba. Mam nadzieję, że się skusi na te donaty. Proszę bardzo. Donaciki zostały zjedzone. Jest druga 02. I co dalej? Gdzie on teraz pójdzie? The bathroom door has been locked. 30 sekund mu to zajmuje. Big Mama! Ale on teraz, ojeju. Czyli on, the man locked under the sink. I znalazł tego typiarza. The man was found his new friend. On zawsze tak robi, że idzie zjeść i później idzie do kibelka. Dobra, jeszcze raz. Robimy tak, że ja, patrzcie. Biorę, otwieram te donaciki. To trzeba zrobić, nie? No dobra, open the box. Eat the donuts? Ciekawe, co się stanie, jak zjemy te donaciki. Patrz, bierzemy klucze. Okej, okay, picked up keys. Już mamy... Pierwsza cały czas jest ta sama. Dobra, patrz. Dobra. Tak jest zamknięte i później tak się otwiera. Dobra. Bo, spójrzcie, my możemy wziąć tego synka i wydaje mi się, że lepiej będzie, najlepiej będzie, jak my go schowamy tu. Bo on zjadł to, poszedł tam. Później poszedł... No nie wiem, wejdźmy może tu. Dobra, hide Junior inside the fridge. Dobra, I'm scared, don't be. It'll be alright. Robimy teraz tak, że ja przesuwam tą couch, dokładnie. It'll take 2 minutes. Zasuwamy te drzwi, to wtedy już będzie miał półtora minuty. Teraz tak. Dobra, zamknięte. Ja mogę się schować tylko i wyłącznie tu. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Ale biorę klucze. Dobra, zamknięte i chowamy się tu. Okej, okay, hide in the washtub. Miejmy nadzieję, że teraz nam się uda to przejść, bo jak nie, no to Boże, może być lekka tragedia, ale dobra. The door had been locked. Okej, okay, kopię.
The man spent only 30 seconds ripping log apart. Alright, dobra, czyli półtora minuty, patrzcie, jest półtora minuty, on w to dalej kopa, mimo że to już się tutaj otwarło. 201. Zje teraz ciasteczka, więc będzie druga 2:30 sekund. Więc jeszcze, już jesteśmy w połowie, zauważcie to. Druga 02. Gdzie on, mam nadzieję, że nie pójdzie do lodów. The man looked under the table. Czyli to się zmieniło. Okej? Okay. But he found nothing. No i teraz jest druga 03, prawda? Druga 03, nie idzie do lodówki! No do lodówki poszedł, dlaczego? The man looked inside the fridge. Ojej, no... To jest bez sensu! Dobra, jeszcze raz, przesuwamy tą kanapę. Bierzemy teraz tego typiarza. Aha, Junior, follow me, okej. Okay. I go teraz schowamy, wiecie... On idzie za mną, rzeczywiście. Zrobimy tak, że my go schowamy tu. Junior, okej. Okay. Hide Junior under the bed. Dobra, I'm scared, don't be. No i co, wszedł sobie pod to łóżko. Zamkniemy tutaj też to. Proszę bardzo. Ja, o nie, Big Mama się prawie nie zmieściła. Zamykamy tu. Proszę bardzo, ja się tu już ukrywam. Okej. Okay. Hide in the washtub. Dobra, kopię w to. Otworzył, fajnie, pięknie, dwa razy kopię. No i teraz sobie zje te donaciki. 202 i 30 sekund. No i nie spogląda teraz. No gdzie on idzie? No przecież to jest bez sensu. No on idzie zajrzeć tu od... Przecież to jest bez sensu. Ta gra jest po prostu losowa. Dobra, nie ma nikogo w lodówce. No ale on teraz znajdzie albo mnie, albo znajdzie Juniora. Druga 04. Idzie mnie... Znalazł mnie. Big Mamę znalazł. Patrzcie te dupsko. The man locked inside the wash tub. O nie. The man has found his new friend. Mama? The man is gone, you can come out now. Really, he's gone. Mama? You can stop hiding. Please. On nie wie, że mamy nie ma. No mamę zabrał. Jak tą grę przejść? Ja tego nie, w ogóle nie czaję, no. Proszę bardzo, donaciki. Teraz kluczyki. Pick up keys. Proszę bardzo, zamknięte. Przesuwamy kanapę. Okej, move the couch. Teraz sprawdzamy książki i patrzymy, które są na dwóch ostatnich miejscach. Patrz. Ostatnie... Where bread is broken, czyli ja się tutaj muszę ukryć. Next you will check the place which holds water. No dobra, czyli możemy wziąć albo jego... Junior. Follow me. Możemy wsadzić tutaj Juniora, to też nie ma problemu żadnego, że go tutaj schowamy. Tutaj. Hide Junior under the table. Dobra, don't be. I teraz tak, ja się muszę schować w washtub. O nie, stay put, dobra. Pierwsza 57 i teraz tak, tu. Dobra, zamknięte. Big Mama się nie zmieści znowu! Ojej. Dawaj, Big Mama. Otwieraj. Zamykaj. I teraz tak, na kluczyk jeszcze. Cyk, proszę bardzo, ja się tu ukrywam. Hide in the washtub. I teraz powinno być wszystko w porządku. Dobra, teraz to będzie kopać, proszę bardzo, okej. Okay. Donaciki! Więc mamy już drugą 22:25 powiedzmy, no bo te 30 sekund. Następnie pójdzie do chyba lodówki. Nie. Gdzie on idzie? A, bo ja nie wiem jak on będzie chodzić. Dobra, tutaj otworzył, jest druga 03. Dobra, teraz zajrzy pod mirror. Dokładnie. Druga 03 i 30 sekund. Teraz może pójdzie do lodówki. To mamy już drugą 04. I pójdzie do sypialni. To jest druga 04, 30 sekund. Patrz, druga 04, proszę. Dobra, druga 04 i 30 sekund mamy tutaj, bo będzie musiał te drzwi otworzyć. Patrz, widzisz? Dobra, mamy to. Udało nam się przejść gierkę. I teraz zajrzę pod łóżko. Jest druga 05. I nara, ziomek. Nara, wypad. But he found nothing, widzicie? The time was now 2:05. And he knew it. So as quickly as he arrived, the man from the window left. Brawo! Uciekł, bo już jest druga 05. Uciekł, przestraszył się. Ale musimy tą książkę spalić teraz. Jaka będzie cutscenka, to jest dla mnie teraz najważniejsze. Ale co się dzieje? O, idzie Big Mama. Jakby nigdy nic. Big Mama! Ale z ciebie by były kotlety. Zamyka drzwi. Jakby nigdy nic. Mama, is he gone? He's gone, don't worry. Hooray! I know you could do it. Oh no! What? Mama, he ate all of the donuts! I wanted one! Oh my goodness, child, don't scare me like that. I bring you some from work tomorrow, okay? Okay! And Junior, huh? No more cursed bugs, alright? I ain't to dealing with that again. But what are you gonna do about the woman from the door?
The Woman from the Door? The Who? Haha, just kidding, a już myślałem, że jest druga część, byśmy sobie pograli. What am I going to do with you, ha? Co ja z tobą zrobię? No dobra, przynieśmy mu donaciki na zajutrz, udało nam się przejść, no trzeba było pomyśleć troszeczkę w tej gierce, no ja nie pomyślałem za bardzo, no!